Dzień dobry Państwu, jest mi miło znaleźć się tutaj wśród grona tak szanownych prelegentów i chciałbym Państwu dołożyć tutaj naszą cegiełkę, którą daliśmy w budowaniu tej wiedzy o COVID-zie w szczególnej grupie pacjentów, u pacjentów z zapalnymi chorobami stawów. Ja chyba jak wszyscy, nie wiem jak zmienię slajdy. A nie, okej, zmieniło się. To, co było wiadomo od początku pandemii, to to, że niektóre grupy pacjentów są bardziej narażone na chorobę. Pacjenci z wielochorobowością, pacjenci onkologiczni, po przeszczepach, czy w końcu właśnie pacjenci reumatologiczni ze względu na otrzymywane leczenie immunomodulujące. Wiemy już całkiem sporo z danych, które mamy, mianowicie to, że ryzyko zachorowania na COVID-19 u pacjentów z zapalnymi chorobami stawów jest około 1,5 razy większe niż populacji ogólnej. Są wątpliwości, czy przebieg jest gorszy. Metaanalizy tylko w ostatnim roku 3 zostały opublikowane, wykazały, że nie ma zwiększonego ryzyka hospitalizacji, nie ma zwiększonego ryzyka pobytu na oddziałach intensywnej terapii, ale prawdopodobnie jest zwiększone ryzyko zgonu u pacjentów z zapalnymi chorobami stawów na COVID-19 w porównaniu z populacją ogólną. W związku z tym duże nadzieje wiązano oczywiście z wprowadzeniem szczepień przeciwko COVID-19 i te nadzieje częściowo się spełniły, natomiast dosyć szybko powstały badania, które pokazały, że pacjenci poddawani leczeniu immunomodulującemu nie odpowiadają tak samo dobrze na szczepienia jak pacjenci zdrowi. Występuje zarówno zwiększone ryzyko całkowitego braku odpowiedzi humoralnej po szczepieniu, jak i pacjenci, którzy odpowiedzą, osiągną niższe poziomy przeciwciał, co oczywiście może się przekładać na szybsze wygasanie odpowiedzi. Pytanie było, po których lekach, i tutaj dosyć jednoznacznie badania pokazują, że najgorzej jest po, co nas nie dziwi, rytuksymabie, mykofenolanie, mofetilu, abatacepcie i dużych dawkach glikokortykosteroidów. Są wątpliwości co do innych leków immunomodulujących. Tutaj pojedyncze publikacje wspominają o metotreksacie czy inhibitorach interleukiny 6, ale inne takich zależności nie wykazują. To, o czym wspomniałem, czyli niższe poziomy przeciwciał, oczywiście zostało zbadane, jak ta odpowiedź wygasa i tutaj potwierdziło to badanie, że po rytuksymabie, abatacepcie, glikokortykosteroidach, ale również inhibitorach TNF odpowiedź szybciej wygasa, czyli to były te badania prowadzone po schemacie podstawowym po 6 miesiącach, 9 miesiącach od szczepienia schematem podstawowym. Pytanie więc, czy szczepić dawką przypominającą? No i tutaj nie ma wątpliwości, przynajmniej świat naukowy, Światowe Towarzystwa Naukowe rekomendują dawki przypominające, zarówno EULAR, jak i ACR, przy czym tutaj akurat Amerykanie wykazują większą aktualizację dostępnej wiedzy. Mamy już 4. wersję rekomendacji. Niezmienne jest jednak to, żeby szczepić szczepieniami przypominającymi. I jak pojawiły się szczepienia przypominające, to oczywiście pojawiły się też badania, które miały zbadać, na ile one dobrze służą pacjentom z zapalnymi chorobami stawów. Jednak mimo, że te szczepienia są już dosyć powszechne, to tych badań wcale dużo na ten moment nie ma. I nadal nie dały one odpowiedzi na kilka pytań, takie jak na przykład, które leki immunomodulujące mają największy wpływ na immunogenność dawki przypominającej, no i co z odpowiedzią komórkową. Dotychczasowe prace koncentrowały się tylko i wyłącznie na odpowiedzi humoralnej. Na szczęście tutaj dzięki pracy całego zespołu z różnych zakładów i klinik udało nam się odpowiedzieć na te pytania.
wydaje nam się, że jako pierwszym na świecie. Efektem tego jest publikacja, w którą co dopiero świeżo udało nam się opublikować i w niej patrzyliśmy, porównywaliśmy pacjentów z zapalnymi chorobami stawów i osoby zdrowe po szczepieniu przypominającym Pfizerem, no bo taką szczepionkę mamy w Polsce, mieliśmy tutaj dostępną w instytucie, po minimum 180 dniach od schematu podstawowego szczepienia. Ocenialiśmy zarówno odpowiedź humoralną, stężenia przeciwciał IgG skierowana przeciwko białku S, jak i odpowiedź komórkową dwoma różnymi metodami, metodą tutaj, o której zresztą na poprzedniej prezentacji już było wspominane, metodą Ingra, czyli po stymulacji wydzielanie interferonu gamma jest mierzone, ale także mierzyliśmy ten interferon gamma, jego wewnątrzkomórkowe wydzielanie, produkcję już na populacji limfocytów T wyizolowanych komórkach i nie tylko po stymulacji białkiem S wariantu dzikiego, ale również w danym momencie najpopularniejszym wariantem wirusa był wariant Delta i stymulowaliśmy też te komórki białkami tutaj wirusa Delta. Z mojego jako klinicysty punktu widzenia najciekawsze było pytanie o wpływ poszczególnych leków na te odpowiedzi humoralne i komórkowe. No i to również nam się udało pokazać. Jak to wyglądało przed szczepieniem? Przeciwciała oczywiście nie zaskakujące spadały w czasie, natomiast u pacjentów z zapalnymi chorobami stawów aż 20% pacjentów utraciła całkowicie odpowiedź humoralną po ponad sześciu miesiącach od schematu podstawowego. Wśród osób zdrowych nie utracił żaden pacjent. Te miana były niższe, ale nie były... były cały czas jak najbardziej oznaczalne. Po dawce przypominającej oczywiście wzrosły w obu grupach, jednakże znamiennie wyższe były u osób zdrowych. I tutaj Państwo macie to w formie graficznej pokazane, stosunkowo niskie poziomy przed dawką przypominającą, zdecydowanie wyższe po dawce przypominającej, ale nadal jest różnica statystyczna między osobami z zapalnymi chorobami stawów a osobami zdrowymi. Jeżeli chodzi o odpowiedź komórkową, to niższa produkcja interferonu gamma była zarówno przed, jak i po dawce przypominającej u osób z zapalnymi chorobami stawów, a podobnie było w przypadku wewnątrzkomórkowej produkcji, przy czym tutaj dotyczyło to jedynie stymulacji białkami dzikiego wariantu, ale nie wariantu delta. Tutaj aż jak widać ten wirus nie miał aż takiego, ten wariant wpływu dużego na odpowiedź komórkową u pacjentów z zapalnymi chorobami stawów i tutaj znowu w formie graficznej przedstawione w akurat tylko IGRA, test już bez odpowiedzi komórkowej. I to, co dla mnie było najciekawsze, czyli które leki najgorzej wpływają. Inhibitory interleukiny 6 w naszym badaniu. Po 6 miesiącach przed dawką przypominającą w zasadzie były jedynymi lekami, które wpływały na odpowiedź humoralną, na poziomy przeciwciał. Natomiast już po dawce przypominającej w zasadzie wszystkie leki biologiczne i syntetyczne celowane, oceniane łącznie, wpłynęły na niższy poziom przeciwciał, ale gdyby mieć wyróżnić któreś z nich, to były to inhibitory interleukiny 6 oraz inhibitory kinaz janusowych, czyli one w największym stopniu wpłynęły na odpowiedź humoralną po dawce przypominającej. Jeżeli chodzi o odpowiedź komórkową, tutaj odpowiedź jest prosta, wszystkie leki źle wpływają na odpowiedź komórkową, z wyjątkiem inhibitorów interleukiny 17 i w przypadku
schematu podstawowego inhibitorów kinaz janusowych, a w przypadku szczepienia przypominającego jeszcze posulfasalazynie ta odpowiedź nie była upośledzona, ale no w zasadzie można by podsumować, że wszystkie leki na odpowiedź komórkową miały negatywny wpływ. Także wydaje się, że ta odpowiedź komórkowa jest czulsza w tym zakresie, żeby pokazać, w czym jest problem. I tutaj ta w formie tabeli. Państwo, nie wiem, na ile to jest widoczne, ale odsyłam w razie czego do publikacji, gdzie te wszystkie dane są dostępne wraz z danymi literaturowymi przed szczepieniem przypominającym i po szczepieniu leki, które miały negatywny wpływ na poziom odpowiedzi humoralnej i komórkowej. Także jeżeli mielibyśmy podjąć się interpretacji wyników tych badań, to naszym zdaniem badanie potwierdziło potrzebę szczepień przypominających, no bo każdy z tych pacjentów uzyskał korzyść w postaci lepszej odpowiedzi niż miał przed szczepieniem przypominającym. Jednakże leki immunomodulujące obniżają odpowiedzi, zwłaszcza odpowiedź komórkową, i może to się przełożyć na większą potrzebę tych pacjentów na stosowanie kolejnych dawek przypominających. Bo jak widać, jedna dawka może być niewystarczająca, ta odpowiedź była słabsza niż u osób zdrowych. Także mamy nadzieję, że nasze badanie tutaj się przełoży jakoś na rekomendacje dotyczące przyszłych szczepień kolejnymi dawkami przypominającymi. No i cieszymy się, że mogliśmy tutaj dołożyć swój jakiś tam wkład do tej światowej pracy nad pandemią. Dziękuję.